Ja tutaj sobie lecę z DT, a w sumie mam dobry humorek i mam dla was konkursik 30 szkat blasku księżyca za pierwsze miejsce i dwa otwarcia ze skrzyni rybaka na drugie miejsce. Więc mamy dwa miejsca, więc piszcie na dole niki w następnym odcinku wyniki. Yo! Siemanko mordeczki z tej strony XP Games, a w dzisiejszym odcinku chciałbym tak głównie pogadać na temat tego, co my w ogóle chcemy na tym kanale pokazywać, bo niestety zerwała nam się współpraca na Ninja, no bo tej Ninja już nie ma. I mam kilka innych postek, które w sumie mogę wam pokazać i wy zadecydujecie, którą na przykład postacią głównie rozwijać. Bo to będzie generalnie dropek, nie? 61 level. Tą postacią nie zamierzam się ruszać. EQ mam skompletowane, więc do TT jest gitarka. Mam właśnie też 85 won, więc to jest też dużo. Tak w przybliżeniu te 85 won. Można by było wydać też na jakieś EQ na te inne postacie. Więc ja wam je pokażę. Wypiszcie komentarze tam na dole, w komentarzach, co wy o tym sądzicie. No i może w sumie zrobię też ankietę w opisie, dzięki której będę wiedział, co chcecie. Więc ja wam teraz pokazuję postki. Dobra, znajdujemy się teraz na jednej z postek na tym koncie. Jest nią surka 117 level, jak widać, z wszystkimi skillami na P. Mamy też na tej postce rozwinięte ripostę duchowe uderzenie oraz dopalacz uderzenie mnie palcem. Mamy oczywiście level konia 21, tam języki na M1. Niestety, jak każda z tych postaci, którą mamy, jest bez EQ. Jest, co jest najlepsze, Khan na 35 dni, który daje fajny odpał. Oraz mamy tutaj jakieś odpałki, dłonie krytyka, dłonie przebicia, setki, jakieś dodania. Myślę, że spoko postka. Jak chcecie, wybierajcie w ankiecie pod numerem 1. Lecimy z kolejną postką. Kolejną postką jest surka 61 poziom. Mamy tutaj czarowane na P, uderzenie palcem na G1, strach na G6 czy G8 i czarowaną zbroję na siódemeczkę. Również poziom konia 21. Tutaj języki nie są rozwinięte. Również bez EQ mamy buty wiatru, waleczny lew. Tutaj jakieś miksturki mądrości, księgi lidera. Dajcie znać, czy chcecie z tej postki serię. Też nie ma EQ. Jest tylko szarfa 10%. A tak to nic takiego nie ma. Będzie trzeba załatwić sobie po prostu EQ. Kolejną opcją jest Li Kang, który jest chyba najgorzej rozwinięty z tych postaci na tym koncie. Ma tutaj rozedrzeć na G1, M8 wilczy dech, M9 wilczy pazur, G3 dusza purpurki, siódmy poziom konia. No i dużo tutaj mamy rękawic złodzieja. Jakieś miksowate EQ, w ogóle na to się nie patrzę, bo tam nic nie ma. Będzie trzeba kompletnie ją ubrać, jak każdą w sumie z postek. Więc dawajcie znać. Jest to kolejny w ankiecie. Kolejna w ankiecie postka, którą mogę rozpocząć serię. Kolejną postką jest Voi Mental, 78 poziom. Ma on skille, w sumie one są rozwinięte chyba bardziej pod PvP niż pod EXP, jak widać. Tutaj języki na M1, 11 poziom konia, co jest fajne, mamy dużo wierzchowców, Money, Money, Manu, Bernie, Jaszczurka Lodu,
jakieś tam setki, dłonie krytyka przebicia, jakieś zmianki, dodania zielone. Z Eku nic nie mamy, więc dajcie znać, kolejna postka, która może być tą, którą wybierzecie. Ale jak na razie najbardziej podoba mi się Surka 117 poziom. Dobra, kolejną postką i ostatnią jest Voi. Również mental, 90 level. Również ma skille, prawie wszystkie na P oprócz uderzenia miecza. Riposta to jest zaczęta, wilczy dech. 21 level konia, języki na M1. Jest tutaj prześwietny, zatruty miecz plus 2, średnie 3, więc myślę, że top 1 Voi w Polsce, a może i w Europie. Jakieś rady, dłonie krytyka, setki. No i nic tutaj w sumie takiego ciekawego, więc ja wam mordy wrzucam tą ankietę, jak już mówiłem. Ankieta z postaciami w opisie. I dawajcie znać, którą postkę chcielibyście widzieć na odcineczkach. Chyba że kolejną opcją jest zagranie na nowym serwerze Rubinium od nowa, myślę, albo Wojembody, albo Surką WP. To jest kolejna opcja, jaką mogę przyjąć z nową serią, z nowym graniem, z nowym napierdzielaniem w metinka. Więc dawajcie znać, głosujcie w ankiecie, ja się do tego dostosuję, zobaczymy, czego wy będziecie chcieli, no i zobaczymy, jak to będzie. Więc zostawiajcie te łapeczki w górę, piszcie niki w komentarzu, żeby brać udział w tym konkursiku. Ja wam życzę miłego dnia, siemaneczko, elo. No kliknij suba.